Cześć, witam Cię serdecznie, z tej strony Krzysztof. Ja jestem trenerem mentalnym dla biznesu oraz sportu, coachem, jak i konsultantem, doradcą biznesowym. Dzisiaj będę miał przyjemność porozmawiać z Tobą o czterech filarach budowania relacji z podopiecznymi. Jeśli jesteś trenerem, który zmaga się z dużą retencją wśród swoich podopiecznych, bądź jeśli się przyglądasz swojej grupie uczestników swoich zajęć i masz wrażenie, że to trochę jeden i ten sam typ osób. Chciałbyś to zmienić, chciałbyś mieć większą ilość osób na swoich zajęciach, bądź większą ilość podopiecznych. Czy też może po prostu jesteś trenerem, który dopiero zaczyna swoją przygodę. Ten filmik może być dla Ciebie bardzo przydatny. Zapraszam Cię do tego, żebyś poznała cztery te filary i sprawdził, czy może jeden z nich jest tym brakującym, tym, jak podchodzisz, jak się relacjonujesz ze swoimi podopiecznymi. Zaczynajmy. Pierwszy filar to tak zwana bezwarunkowa wartość. Przeciwieństwem tego jest wszelkiego rodzaju kategoryzowanie. Stygmatyzacja. Bądź po prostu ocena Twoich potencjalnych klientów. Ja wiem, że siłą rzeczy my to robimy, wszyscy na co dzień siebie oceniamy. Tym samym bardzo ważne jest to, żeby podejść do Twojego potencjalnego klienta, bądź już obecnego podopiecznego, w taki sposób, żeby bił od Ciebie szacunek, zaufanie, otwartość. I z jednej strony to trochę brzmi jak takie populistyczne gadanie. Tym samym my wszyscy wiemy, na czym polega różnica między postawą otwartą, pełną zaufania, szacunku, a postawą związaną ze stygmatyzacją, kategoryzowaniem, czy też taką właśnie oceną na pierwszy rzut oka względem swojego podopiecznego. Drugi element to tak zwana trafna empatia. I tym razem znowu troszkę zaczniemy od tego, czym ta trafna empatia nie jest. Utarło się, że dobrze jest powiedzieć, tudzież pokazać swojemu podopiecznemu, że ja wiem, co ty czujesz, ja wiem, jak to jest, ja miałem tak samo. To niestety, okazuje się, nie jest najlepszy sposób. Pozwolisz, że zapiszę. I teraz, jakie będzie prawidłowe rozwiązanie? Jaka będzie ta trafna empatia? Powinna się ona opierać o aktywne słuchanie ze szczególnym wskazaniem na parafrazę. Dlaczego ta parafraza? Bo parafraza pozwala zweryfikować, czy my rzeczywiście dobrze, a może czy my tak samo rozumiemy to, co mówi dana osoba. Pod wieloma pojęciami, chociażby takimi jak zdrowie, jak zdrowy styl życia, dzisiaj, nawet teraz w Twojej głowie, pojawiają się pewne obrazy, ale niekoniecznie one muszą być tymi samymi, które widzę ja. Tym samym w momencie, kiedy rozmawiasz ze swoim podopiecznym, kiedy przeprowadzasz z nim badanie potrzeb i zadajesz mu pytanie, a on na nie odpowiada, warto jest doprecyzować, czy wy rozumiecie to tak samo, tak? Aha, czyli wiesz co, mówiąc zdrowy styl życia, jeśli dobrze rozumiem, masz na myśli to i to. I teraz jeśli masz, tak, właśnie to, albo tak, właśnie o to mi chodzi, właśnie taki cel chciałbym osiągnąć w odpowiedzi od podopiecznego, to wykazujesz się trafną, między innymi, wykazujesz się trafną empatią i ta parafraza jest zastosowana w sposób prawidłowy, adekwatny. Kolejny filar to wspieranie autonomii. I tutaj bardzo ważny aspekt. Utarło się, że jako trenerzy personalni, my musimy wiedzieć wszystko. My mamy mieć gotowe rozwiązania, to my mamy być ekspertami. I oczywiście tak, my mamy wiedzieć jak najlepiej, co będzie najbardziej adekwatne dla naszego podopiecznego. Jak tutaj przeprowadzić, skonstruować, zaplanować dla niego trening, żeby nie zadziałał mu się krzywda, żeby nie pogłębić pewnych jego dysfunkcji, czy to w postawie,
czy po prostu pewnych zdrowotnych. Więc teraz, czym jest to wspieranie autonomii? Mając tą całą wiedzę i w oparciu o zaufanie, którym darzy Cię klient, Twoim zadaniem jest tworzyć opcje, tak? Czyli poznając motywację klienta, poznając jego dotychczasowe doświadczenia, tworząc wspólnie z nim plan dla niego, pytasz, wiesz co? Tudzież pokazujesz, wiesz co? Słuchając Ciebie, mam dwa pomysły. Albo z tego, co mówisz, dobre dla Ciebie byłoby to, myślę też, że mogłoby się sprawdzić to. Która z tych opcji będzie dla Ciebie najlepsza? Którą chciałbyś sprawdzić? I z jednej strony Ty się wykazujesz szeroką wiedzą, kompetencjami, budujesz pewien autorytet, tym samym dajesz wybór. Idąc za tymi przeciwieństwami i właściwymi rozwiązaniami, to, czym wspieranie autonomii nie jest, to nie jest po prostu narzucanie. I ostatni, czwarty filar, dowartościowanie. I znowu, czym nie jest dowartościowywanie? Przeciwieństwem dowartościowywania jest ciągłe korygowanie, piętnowanie. A właściwym rozwiązaniem jest poszukiwanie mocnych stron i umiejętność doceniania. Po pierwsze wysiłku, po drugie zaangażowania, jak i docenianie i zauważanie tych kluczowych elementów, tudzież małych aspektów, na których klient może budować swoje poczucie sprawczości, wartości siebie, przekonanie, że to mu działa, że to do czegoś, że to do czegoś prowadzi, że on sobie też w tym poradzi i co najważniejsze, że ten trening daje mu przyjemność. My wszyscy wiemy, jak się czujemy, jak się czuje człowiek, kiedy jest ciągle korygowany czy piętnowany. Za chwilę podam Ci przykład, w którym poczujesz bardzo tą różnicę. Teraz tylko pozwolisz, że zapiszę tą odwrotność, to co powinniśmy robić, czyli poszukiwanie mocnych stron, docenianie zaangażowania, bądź po prostu pewien fundament, co, jaki fragment. I teraz zobacz, wystarczy, że weźmiemy jakiekolwiek ćwiczenie typu martwy ciąg i patrz, nawet jeżeli to świetnie pokazałeś, tak, ustawiłeś się w odpowiedni sposób i tak dalej, twój podopieczny próbuje to ćwiczenie, ty możesz podejść i powiedzieć, słuchaj, to musimy poprawić, a tutaj jeszcze bardzo ważne są plecy i nawet możemy mieć dobrą intencję, mówimy, żebyś sobie nie zrobił krzywdy. Tym samym zobacz, jak będzie inaczej brzmiał, jaki będzie odbiór komunikatu pod tytułem, wiesz co, świetnie, widzę, że nogi są ustawione w odpowiedni sposób, nie? Cieszy mnie, że zwróciłeś uwagę na ściągnięcie łopatek, tudzież prawidłowe ułożenie pleców. Następnym krokiem będzie, tak? Zamiast pokazywania tego, co nie działa, co jest złe, przechodzimy do pokazywania, co jest ok, na czym możemy budować. Podsumowując, chciałbym tylko, żebyś zapamiętał. Cztery filary budowania relacji z podopiecznym to bezwarunkowa wartość, gdzie kluczowa jest nasza postawa, trafna empatia, która powinna być oparta właśnie na parafrazie, wspieranie autonomii, to jest dzielenie się wiedzą oraz tworzenie opcji. Dzielenie wiedzą plus opcje. Tak? I dowartościowywanie to jest tak zwana technika komplementowania i informacja zwrotna, która będzie budowała naszego klienta. Oczywiście temat jest szeroki i jak budować tą swoją postawę, jak posługiwać się parafrazą, jak to robić, żeby dzielić się wiedzą i tworzyć opcje, dając autonomię i przestrzeń klientowi oraz jak komplementować, udzielać prawidłowej informacji zwrotnej. O tym wszystkim mówimy na kursie trenera personalnego, na który serdecznie Cię zapraszam już dzisiaj. Do zobaczenia.